Tworząc startup, możemy wybrać spośród 1200 końcówek domenowych, więc bardzo ważne jest, żeby dobrać odpowiednią domenę. W Polsce najpopularniejszymi domenami są .pl i domeny globalne do .com.org. Natomiast coraz częściej młode firmy, startupy, zwłaszcza te innowacyjne, technologiczne, wybierają spośród pozostałych nowych końcówek domenowych. Dlaczego to robią? Dlatego, że chcą jeszcze bardziej dopasować się do biznesu, który prowadzą, a poza tym chcą wyjść poza kraj. To znaczy, jeżeli chcą realizować biznesy w sposób globalny, to wybierają również takie rozszerzenia domenowe, które będą rozpoznawalne dla całego świata. Przykłady takich rozszerzeń to na przykład .io, czyli .io, to może być .xyz, .top, ale to może być też branżowe, .e-commerce, .shop, .travel. Takich końcówek jest bardzo, bardzo wiele i dzięki temu możemy swobodnie wybierać między nimi. Drugi aspekt to kwestia dobrej weryfikacji naszego biznesu, co faktycznie chcemy robić i czy dana końcówka domenowa jest dla nas bardziej potrzebna, czy mniej. Są firmy, które z definicji zabezpieczają się wieloma domenami po to, żeby ustrzec się przed konkurencją, czyli nie pozwolić, żeby ktoś pod daną nazwą uruchomił konkurencyjny dla nas biznes, a w innych przypadkach może się okazać, że jest to na tyle lokalna inicjatywa, że nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowe końcówki domenowe i wystarczy nam jeden, dwa adresy. Kolejną ważną kwestią, jeśli chodzi o tworzenie startupu i obecność w internecie, to wyróżniki. Powszechnym standardem jest już dzisiaj wykorzystywanie certyfikatów SSL, natomiast nie każdy wie o takiej technologii jak DNSSEC. W chwili obecnej w Polsce tylko 1% stron internetowych jest w ten sposób zabezpieczony, a klienci bardzo lubią wyróżniki, swego rodzaju certyfikaty, potwierdzenia, że oni działają, że firmy prowadzące biznes działają w optymalny sposób. Więc jeżeli dołączymy do tego grona i zabezpieczymy naszą stronę na przykład tą technologią, będziemy mieli szansę zyskać jeszcze większe zaufanie klientów, czyli to, że będą w stanie oni u nas zrobić na przykład zakupy, jeśli tworzymy sklep internetowy. Jeśli chodzi o dodatkowe usługi dla startupów, to warto pamiętać również o mediach społecznościowych. Oprócz strony, załóżmy konto na Facebooku, profil naszej firmy, pamiętajmy o wideo, czyli na przykład kanale na YouTubie. To są ważne rzeczy i one stanowią niejako swoiste uzupełnienie strony internetowej. Działają razem, możemy tutaj budować w jednym miejscu społeczność, w drugim możemy tworzyć nasze content, nasze wideo, czyli na przykład materiały reklamowe, promocyjne. A strona internetowa jest niejako spięciem tych wszystkich elementów. Może również służyć jako kanał transakcyjny, czyli na przykład miejsce, gdzie uruchomimy nasz sklep internetowy.